Witam czubuszki z tej strony Traol, wybierzemy ci głosy Harzon Shire na adkacji Fire Rises jako Japonia. Jest to nowy mod, który został wydany tydzień temu chyba, tak? Aktualnie dostaję powoli takie różne aktualizacje. Budynki. Właśnie mają dodać w nowym DLC budynki. I tak naprawdę jak go zobaczyłem, to tak trochę go ominąłem, bo wyglądał jakiś sumot do, nie wiem, The New Order albo czegoś takiego. Po czym jak widz o tym napisał, to takie... O, to jednak nie jest sumot, to jednak jest cały mod. Tak, jak sami widzicie, to jest jeden z takich modów, które... Alternatywna rzeczywistość w przyszłości i nie ma rozbitych Stanów Zjednoczonych. Chciałem zobaczyć rozbite Stany Zjednoczone, ponieważ fajnie wyglądają. Więc ten mod obiecuje, że będzie dziko, będzie niewiarygodnie, źle, będzie w ogóle wszystko się posypie w ogóle. I gdy o tym usłyszałem, to takie, zobaczymy. No nie zawsze tak jest, takie mody są fajne. No ale to jest propozycja widza, a ja bardzo chętnie chciałem po prostu zagrać sobie jakiś nowy mod, bo ciągle grałem jakieś już starsze mody. Więc gramy jako Japonia. Tak naprawdę lore'owo to mało co jest zmienione od normalnego świata. Zobaczymy tylko, co się pozmienia w ogóle na świecie. Więc po pierwsze, tutaj chyba jest ogłoszenie nowej ery. To jest chyba właśnie zdjęcie z ogłoszenia nowej ery, bo jak przychodzi nowy cesarz, to wtedy ogłasza się nową erę. To jest fajne, że są nawet propozycje nazwy tej nowej ery, więc zawsze dla tych, którzy alternatywną historię robią, to wiecie, mogą zmieniać nazwę. Chociaż też wiecie, no to nie jest takie, że wszyscy jesteśmy specjalistami od tego. O i tak, no zapomniałem o tym, że coś takiego się wydarzyło na świecie. Więc tak, zobaczymy jak to będzie. Ogólnie rzecz biorąc, to naprawdę bardzo... no bardzo tutaj wygląda skomplikowanie. No, nie jestem jakimś takim wielkim fanem takich modów, bo to jest zawsze takie ikonki jakieś takie mega jasne, mega takie no dziwne. To po prostu powiedzmy sobie szczerze, też czasami jest taki, że miliard modyfikatorów dostaje się naraz i nie wiadomo o co chodzi. Więc myślę, że najpierw zmierzmy się z pandemią. Myślę, że to jest jednak ważniejsza rzecz. No i powoli będziemy robić. Tutaj możemy sobie pozdobywać gości, chociaż zgaduję, że można byłoby poczekać. Okej, czyli będziemy dostawać takie powiadomienia. Nie mówcie, że będziemy dostawać powiadomienia jak kiedyś, bo te poprzednie to mi się nie podobały. Nigdy mi się nie podobały. I to, że to zmienili, to było dla mnie takie, o wreszcie. No moim znajomym się tak bardzo nie podobały, ale nie powiem. No, czasami niektóre rzeczy... O Jezu, ale tutaj scroll chodzi jak szalony. Czasami warto, żeby takie poprowadzali zmiany, które jednak są dobre dla gry. A jak to wygląda? No czasami trzeba poprawić sobie później. Okej, więc zajmijmy się pandemią. I to co możemy tutaj porobić, to klikać sobie to. Bo wydaje mi się, że dzięki temu trochę sobie poradzimy. Więc dalej możemy sobie walczyć z pandemią, blokując turystów. No, nie powiem, blokowanie zadziałało. To nie jest tak, że się wydawało, że to nic nie daje. Dało, więc wydaje mi się, że to jest dobra rzecz, żebyśmy jak najszybciej zrobili. To, że nad szczepionką będziemy długo robić, to może trochę nam pomóc. Ale na pewno nie będziemy blokowali kraju, bo jeżeli... Dobra, zablokujmy tutaj z Chin. Okej. Gaddafi. Jest Gaddafi, to jest... Na pewno to nie jest Gaddafi, ten... Taki wiecie, z naszych czasów, tylko jakiś kolejny gościu, no właśnie. Ogólnie Libia to kraj upadł, więc...
więc co tam będziemy? Okej, dajmy tutaj maseczki. Będziemy próbowali jak najbardziej zwalczyć wirusa. Wydaje mi się, że to by było dla nas najlepsze. No to byśmy potrzebowali. Dobra, póki co możemy to zrobić? Możemy, dobra. Więc zróbmy to. 300 dni, żeby szczepionkę zrobić? Wydaje mi się, że trochę dłużej zajęło zrobienie pierwszej szczepionki. Ale to wiadomo, że... Okej. Zablokujmy. Mogą nas nie lubić za to, ale... Co to będzie? Ogólnie to, jak sobie tak przypominam, to pandemia uderzyła, kiedy kończyłem liceum, czyli przed moją maturą. Fajnie było, ponieważ nie było ustnej matury, a każdy, kto kiedykolwiek, wiecie, robił maturę ustną po raz pierwszy raz w życiu, znaczy się ustną, no ustną wypowiedź miał pierwszy raz w życiu, to nie było to najmilsze przejście. Ja no już po pewnym czasie, kiedy już miałem te swoje ustne właśnie wypowiedzi, zaliczenia, no to już wiem, że to trochę, no to trzeba po prostu się nauczyć tego, więc to nie jest aż takie złe. Akurat co to jest? Tutaj możemy wesprzeć małych przedsiębiorców, małych i średnich, misiów wesprzemy. Ale zobaczymy, jak to będzie. Więc mamy protesty w Stanach Zjednoczonych, to jak wiecie, może się źle skończyć dla Stanów Zjednoczonych. Ale my póki co zajmujemy się tutaj rzeczami własnymi. To, że Stany Zjednoczone upadną, to nawet dla nas będzie dobrze. Dobra, ale póki co tutaj się zajmiemy. Tutaj mamy też to swoje, jeżeli chodzi o tych partie. Póki co mamy dwie stronnictwa, mamy LDP i Civil Union, co nie wiem, czym jest Civil Union, szczerze powiem. W ogóle możemy zobaczyć swojego premiera, czy coś takiego, czy nie mamy. Mamy tutaj, jako chyba Head of Government, tak tutaj mamy pokazanego. Dobra, więc tak naprawdę możemy to zrobić, tylko powiedzmy sobie szczerze, co nam pomoże? No póki jest COVID, to może weźmiemy. O, dobra. Powoli sobie tutaj, więc teraz zablokujmy podróże z Stanów Zjednoczonych. I póki co tak sobie radzimy z tym, że dosłownie nie mamy aż taki wielki problem. W ogóle jak to zrobimy, to co to dla nas będzie znaczyło? Że już się nam skończy ten? Czy co? Trudno mi określić w tym modzie. Pierwszy raz gram, więc zobaczymy, co to będzie. Co to będzie? A tutaj czy coś mamy? Nie zbyt. Tutaj możemy już kolejnego chipa rozgryzać. Ale mamy darmowe dockyardy, więc bardzo chętnie bym je wykorzystał. Poróbmy o ten statek. Okej, okay. Wygląda na to, że... Jest taki problem, że ja naprawdę nie wiem, bo tutaj zawsze jak zmieniają te rzeczy, to wtedy... O! Wojna domowa w Arabii? Ciekawe. I ta muzyka. Okej. Wydaje mi się, że możemy zacząć przygotowywać igrzyska olimpijskie. I kto co walczy? Więc mamy królestwo, mamy tutaj royalistów, Hezbollah i republikę. O, zmienili ikonki też tego. To, że królestwo tak słabo idzie, to nie wygląda ciekawie dla nich. Okej. Tutaj zróbmy to. Okej. Shinzo Abe rezygnuje. No. Chyba. Okej. Tak, zrezygnował. I kto za niego wchodzi?
Może ten gość, tylko że musimy zapłacić, żeby wszedł. Powiem tak, się przydało mieć przywódcę. Ponieważ to jest jedna z tych miejsc, które byśmy chcieli zrobić. Ok, więc tutaj możemy sobie wybrać, co robimy. Jej, jednak mamy. Nie musieliśmy zapłacić, o dziwo. Więc tak, tutaj możemy zadecydować i wydaje mi się, że powinniśmy zrobić igrzyska. Więc robimy igrzyska, ponieważ wydaje mi się, że to nie powinno być aż taki wielki problem. Nothing to worry about, enjoy the games. Więc tak, rozpoczęły się, nie martwcie się, no, mamy koronawirus, ale to nie jest też takie poważne. Okay. Próbuję tutaj jak najbardziej zbustować, ale widzę, że powoli tak się zmniejsza ten czas, więc musimy jednak klikać często. To wydaje mi się, że wystarczająco będziemy mieli, żeby szczepionka wleciała. I co tutaj mamy? Japan or Wall Street Stage? Ciekawe, ale może najpierw zróbmy resztę ten... O, War Support może by się jednak przydał, bo mamy 17%. Więc na przyszłość na pewno byłby przydatny. Okej, okay, zróbmy to. I co tutaj mamy ciekawego? Szczerze jesteś takim od specjalsów. O, jesteś... Tutaj akurat mamy... No, ale sobie napiliśmy. Dobra, ten gość jest dobry. Tyle sobie zrobiliśmy z nim. Okej, okay, tutaj wydaje mi się, że sobie zamienimy ciebie, ponieważ nie jesteś aż taki dobry, jak mi się wydawało. Okej. Okay. Więc powoli tutaj robimy. Deal with social policies. I co tutaj możemy zrobić? Kolejne ulepszenie. No, wybór kolorów niektórych. Nie podoba mi się to. Więc możemy programy socjalne. Możemy też to zrobić, co daje nam decyzję, ale nie wiem w jakiej kategorii. Mamy kolejną wojnę w Kongo. Bywa. Oraz wygląda na to, że nie jest aż tak źle, ponieważ tutaj już sobie prawie nabiliśmy wystarczającą ilość. I może się nam uda wynaleźć szczepionkę przed tym. Może. Nie jestem pewien. Okej, okay, radio detection. Podoba mi się, że dźwięki nawet nie są aż takie złe, ale nie powiem, podstawowe dźwięki w grze też mi się podobają, więc... nie wiem, jak do tego podejść. Póki co ten mod to jest po prostu takie, że muszę się jakby na nowo nauczyć, co po całej tej grze chodzi, bo tutaj co chwila jakieś tam rzeczy, tutaj muszę to robić, tutaj już mam wyrównane, jeżeli chodzi o to. Tutaj mamy, możemy tutaj zwiększyć. Okej. Okay. Tutaj powinniśmy wesprzeć, jeżeli chodzi o naszą demografię. Ostatnio słyszałem, że aż tak w Japonii nie jest źle, że to nie jest tak, że jest dobrze, ale nie jest tak, że okej, okay, Biden declares victory. O, teraz może się coś wydarzyć. Że po prostu koniec końców oni w porównaniu do innych krajów, które były tam wymieniane w ramach problemów. Okej. Okay. To możemy zrobić. W porównaniu właśnie do innych krajów tego regionu, oni aż tak nie mają źle z tym. Jedyny taki problem, co mają, to, że... okej, okay, mass protest in Russia. Okej, okay, fajnie. Że po prostu muszą też coś zacząć robić, że... Ach, no mówię, ten scroll jest naprawdę dziwny w tym modzie. Coś musieli pozmieniać. Mamy bardzo duże przybliżenie. Tak, mamy bardzo duże przybliżenie, co znaczy, że coś pozmieniali w tym modzie. Okej, okay, zmienimy sobie to.
I możemy sobie dać tutaj rzeczy. Alba, damy sobie Bolt Attack. Damy sobie Quick Imperialism. Ale mamy tutaj jeszcze People's Militia. Ciekawe. Dosyć dużo punktów zdobyliśmy z jakiegoś powodu. Ciekawe, ciekawe. To mi się podoba do Japonii, ale ja już mam swoje podejście do tego. Dobra, dostaliśmy trochę tego political power, więc nie chcę aż tak bardzo ją go wykorzystywać na coś innego, więc wykorzystajmy na razie sobie na to i zobaczymy, czy wynalezienie szczepionki zakończy nam koronawirusa. Okej, okay, wygląda na to, że zakończyło nam. A nie, nie zakończyło. Okej. Okay. Zakończyło i teraz nam efekty koronawirusa będą po prostu słabły. Dobra. Wygląda to dobrze. Szliśmy suchą nogą w jeden rok? Wow! Jeden rok. My to tam trzeba było 2 lata, żeby tego wyjść, więc ciekawie. Okej. Okay. Tutaj spróbujmy dokończyć już to. Tutaj co mamy? Ten mi się podoba, ale ten drugi może mieć fajny bonusik. Chociaż aż tak bardzo dużo tego sprzętu raczej nie będziemy produkować. Okej, okay, czego nie produkujemy? Nie produkujemy oczywiście, że samolotów na tych, tylko jakich to jest? A ja nawet nie wiem, jakich samolotów. To jest zbyt długie. To jest ten samolot? Tak, dobra. Trafiliśmy. Okej. Okay. Dobra, więc w głównej mierze po prostu jak to się skończy, to chyba powinno być koniec. Nie powinno nam się włączać kolejne. Okej. Okay. Więc teraz reforma edukacji. Wow. Symulator każdego kraju. Okej, okay, się zakończyło. Więc zaliczyliśmy koronawirusa. Jesteśmy super fajni. Jesteśmy najlepsi. Japonia pierwsza. Ciekawa nazwa. I zastanawiałem się, czy przypadkiem tak nie ma w tym. Macie drzewko? Nie. Czyli mają ideę, ale nie mają drzewka. Okej, okay, ciekawe. Co to jest? Conservatives, ale to nie jest logo partii. A ty, wy, Market Liberal. Nie powiem, te ikonki to takie. Chociaż wiadomo, że na świecie, jak wejdzie się na Google Grafika, to tam ikonki są w miarę fajne. Okej, okay, Economic Crisis Hits Japan. O nie! Kryzys ekonomiczny. Co my zrobimy? Jak to 5% mam? A, zapewne chodziło o coś innego niż 5%. Okej, okay, co my możemy zrobić? Tutaj kolejnego gościa dać. Fajnie brzmisz. Jak to wygląda tutaj? Przez te ikonki tak trudno mi określić, bo wszystkie są takie kolorowe, nie pokazują stanu, bardziej pokazują po prostu dany rodzaj, więc trudno mi określić, co tam się zmieni, to się będzie zmieniało. Okej, okay, więc teraz czas na ostatnie decyzje, znaczy ostatnie decyzje, ostatni cel narodowy. I zobaczymy, w sumie zbliżają się wybory, więc zgaduję, że coś będzie w stylu, właśnie, wybory. Więc teraz zaczynają się wybory i albo możemy zostać przy LDP. Co szczerze powiem, brzmi normalnie. Albo przy zmianie i wydaje mi się, że bardzo dobrą decyzją byłoby spróbować zmiany, tylko że nie dostaliśmy 10%. Okej, więc tak, możemy sobie pójść w to albo pójść przeciwko. I i tak możemy pójść. Dobra, więc spróbujmy.
Zobaczymy, co to nam da. Wiadomo, że najlepiej pójść w przeciwko, dlatego że wtedy najciekawsze rzeczy są. For saving our economy, for the prosperity of our people. Wydaje mi się, że pójdziemy w to. I co wtedy nam da? SDP, SDP. Okej. A tutaj Innovation Party TPP. Innovation Party TPP. Ale szczerze, to brzmi lepiej. Dobra, pójdziemy w to. Zobaczymy, może dostajemy komunistów. To nie jest takie, że aż takie złe. Okej, tutaj zróbmy sobie kampanię, bo widzą, że nie możemy. Oraz widzą, że możemy wystawić dywizje jakieś. Okej. Naprawdę nie sądziłem, że nam się uda wystawić jakąś dywizję. No, możemy tutaj. Society development decreases. O nie. Co my zrobimy? Wystawiliśmy jedną dywizję już. Nam się zmniejsza. Okej. Trudno określić. Zgaduję, że jak tam wybraliśmy, to raczej, no wiecie, no z łatwością pokonamy obecny rząd, ale zastanawiam się, czy coś tu będzie. Okej, tego weźmy gościa. Wydaje mi się, że coś w Ameryce mogło się wydarzyć. COVID, populizm. Tak. Zrobimy COVID, populizm. O, no. W Ameryce się coś wydarzyło. Więc mamy tutaj Bidena, a tutaj mamy oczywiście Trumpa, a dookoła mamy milion różnych frakcji. Szukam jakichś dziwaków po prostu. O, dziwak. I co teraz się wydarzyło? Okej. Więc teraz rozpoczęła się wojna. Też tutaj. Oj, League of South. No, Texas, Banditos. Tutaj mamy jakichś komunistów. Tutaj mamy. Ta flaga to mnie tak denerwuje, bo po prostu mi przypomina tą grę, co tam się na tym przejściu granicznym. Papers, please. O, właśnie, przypomina mi. To mnie denerwuje, ponieważ nie wiem, czy to paper, please, czy to naprawdę jakiś symbol, który po prostu jest rasistowski i ja go nie znam. Tak, to mnie denerwuje, że nie znam symbolu rasistowskiego. Okej, tak, druga wojna amerykańska. Wojna secesyjna powinna się tłumaczyć. Naprawdę. O tak, bardzo głośna muzyka, uwielbiamy bardzo głośną muzykę. Tak, dziękujemy. Dobra, zwalczajmy tutaj póki co naszych przeciwników może. O i doktrynkę mamy. Więc jest to NATO albo Asymmetric Warfare. Wydaje mi się, że w NATO. A, już jesteśmy w NATO. Pójdziemy. Okej, więc teraz tutaj przeklikajmy sobie. LDP Leadership Election. Więc w głównej mierze chodzi o tych. Chodzi o to, żeby trochę chyba ich zmniejszyć. Oni są konserwatyw, a ci są autoritarian demokrat. O Jezu. Więc może o tak zrobimy. O, kolor wam się zmienił. Amateurs. Tak, amatorzy. Więc tutaj koalicja powstała. Ogromna koalicja antyrządowa. Zawsze się udaje. No i teraz zróbmy to. I zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, kolejne. No, coraz większy problem.
tutaj ryzyka nie mamy. Ale porówmy sobie na razie do wojska. Tutaj powoli się pokonujemy. Tutaj była jakaś odwrócona flaga Stanów Zjednoczonych, się zastanawiam, o co chodziło. Więc oczywiście ci się tutaj biją, ale wiadomo, że ci pomniejsi to później zapewne się jakoś połączą i zaatakują tych większych. Dobra, mam już skończone to. I wydaje mi się, żebym na tym też skończył odcinek. To jest coś takiego, że ja... O, tutaj jest. Civil Coalition. Czyli ja jednak miałem rację, że pójdziemy jako komuniści. A jak to wygląda? Jest to, to, to i... O. No to mamy większość, szczerze powiem. Support for Civil Coalition 56. No mamy większość, więc... więc po prostu za chwilę powinniśmy wygrać, ale to zobaczymy w kolejnym odcinku. My z wami Travel, w Partizan 4. No, get see the fire rises. Jako Japonia. No to, cześć!